Chwała Ci pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie dostojnych gości w diecezjalnym domu pielgrzyma w Pratulinie, który dziś zostanie poświęcony. Pan z Wami. I Twoim. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Twój Syn, a nasz Pan nakazał swoim uczniom odejść na miejsca odosobnione i tam modlić się i odpocząć. Prosimy Cię, pobłogosław ten dom pielgrzyma imieniem Jana i Dory Fedoruk. Obdarz wszelkim błogosławieństwem tych, którzy trudzili się nad powstaniem tego diecezjalnego domu oraz otaczaj opieką wszystkich, którzy będą się tutaj zatrzymywać, pielgrzymując po podlaskiej ziemi. Niech błogosławieni męczennicy z Pratulina wspierają swoim wstawiennictwem wszelkie dobro, które będzie rodziło się w sercach tych, którzy w tym miejscu będą odnawiali się duchowo i nabierali sił do pełnienia codziennych obowiązków. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Który stworzył niebo i ziemię. Niech was tu zebranych i tych, którzy będą z tego domu korzystać, tych, którzy go zbudowali, i sam dom błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.